Jeszcze rok temu prawie nie korzystali ze szkolnego boiska w tak fatalnym było stanie. Jednak dzięki mobilizacji i współpracy wielu osób uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 na Krasowach mają dziś kompleks boisk z prawdziwego zdarzenia. W środę 15 września odbyło się jego wielkie otwarcie. Szkoła jest takim sercem dzielnicy. Tutaj wszystkie jakieś kulturalne imprezy mają miejsce także dla środowiska, prawda? Tu ma siedzibę MOK, tu ma siedzibę Rada Dzielnicy, tutaj ma siedzibę Klub Seniora, Nasza Nadzieja, więc jesteśmy tutaj takim miejscem, gdzie wszyscy chętnie przychodzą. Stąd też pomysł, by te boiska też były udziałem wszystkich. Plan, by wyremontować boisko, pojawił się już na przełomie 2013 i 2014 roku. W tej dzielnicy nie ma takiego miejsca, żeby dzieci mogły spędzać czas czy popołudniami. Boisko, które tu było w fatalnym stanie. Udało się ten pierwszy zapis w budżecie zrobić wówczas, kiedy był koniec poprzedniej kadencji, czyli w 2018 roku był pierwszy przetarg. Nie wszyscy o tym pamiętają. On nie wyszedł, później były problemy finansowe. Jeszcze 13 miesięcy temu wydawało się, że to boisko nie będzie zrealizowane. A jednak udało się i Krasowe cieszą się kompleksem wielofunkcyjnych boisk. Dzieciaki i mieszkańcy dzielnicy mogą tu zagrać w piłkę nożną lub ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. Jest też bieżnia i siłownia pod chmurką. Nie byłoby to jednak możliwe bez współpracy społeczności szkoły, rady dzielnicy, radnych i władz miejskich. To, że tutaj jesteśmy dzisiaj i możemy się cieszyć otwarciem całego kompleksu sportowego, to efekt współpracy wielu środowisk, wielu ludzi, wielu osób zaangażowanych w to, żeby to miejsce nabrało nowego życia. Otwarcie kompleksu było huczne i nawiązywało do symboliki Igrzysk Olimpijskich. Między boiskami zawisły olimpijskie koła, zapłonął olimpijski znicz, a w niebo zostały wypuszczone gołębie. Kompleks boisk i otwarcie jego w dzisiejszym dniu to wielkie wydarzenie dla mieszkańców dzielnicy Krasowy. Dlatego też z tak wielką pompą dzisiaj działamy. Bardzo cieszę się, że udało się wybudować te boiska właśnie w tym miejscu, ponieważ ta dzielnica nie ma zbyt wielu miejsc do uprawiania rekreacji, do uprawiania sportu. Teraz wymówki już nie ma. Boiska są nowoczesne, bezpieczne i dostępne dla wszystkich mieszkańców. Ich projekt i budowa kosztowały budżet miasta nieco ponad 730 tysięcy złotych.